No więc kochamy. Teraz korbą leci. Dobra, teraz ty jesteś Hania, ty jesteś dzieci. Na odwrót. Jeszcze wybieramy mocno, Julka, ciąg. Na odwrót. Ja nie wiedziałem, że tak mogę mieć. Ja się raczej nie mówiłem. Strach to jest coś, co musi towarzyszyć. Dlatego, że jeśli towarzyszy tobie strach, to znaczy, że on nie jest po to, żeby cię paraliżować. On jest po to, żeby pomimo niego coś działać. Tak. Czujesz, że co chwilę mijasz odbijacze, tak? Tak. Czujesz. Dobra. Tak. Trzymaj. Tak. Tak. Jest mniejsze trochę, ale dobra. Nie jest mniejsze. Mniejsze to chodziło o dół. No. Bo ja robię kółka takie. No wiem, właśnie widzę. Wiesz? Tak, widzę od dzisiaj. Te kółka? Przecież to jest takie normalne, że się mówisz i widzi. Co ty w ogóle chcesz? No właśnie. Ty się ucz. No. Ty w ogóle skąd ty się wziąłeś? No właśnie, no z której ty planety w ogóle przyjechałeś? Koniec. No. Koniec, dobra, oddajemy koleżance. Tak, tu. Trzymam. Trzymasz? No. Chodzi o to, żeby tutaj nic nie majtało się. Chodzi o to, żeby był taki mniej więcej ogół. Okej. Tyle i chyba tyle. Zakładamy kamizelkę. Haniu. Dobra, czy ja mogę? Angelika. Tak? Angelika, zakładamy kamizelkę. Dobrze. Ty zakładaj kamizelkę, tak? Dobrze, proszę pana. Teraz to pójdź, pójdź. Wodospady to Kasia wam powie, to takie miejsce, gdzie tam w sumie można pójść, a Piotrek też, można pójść zobaczyć, co fajnie, Franek, Piotr, no. Piotr, ty to Franek. Bo mamy Piotrka tu i to będzie Franoś. Dobrze. A czyli Piotrek i Piotr, dobra. Czyli Franio. Franio opowie, byłoby miło sympatycznie, tam można zobaczyć, jak płynie woda. I jest makieta dla niewidomków. Nawet? Tak. Nawet. A tego nie widziałem. A widzisz. Bo nie jesteś niewidomy. Ale co ładnie jest? Ty tam zobacz wreszcie, wiesz? Byś zobaczył w końcu, a nie? Byś zobaczyła, Klaudia, no. Ja pracuję nad tym, ale ciągle nie działa. Ale wiecie, że jeszcze jasno dla mnie jest. Słuchajcie, a wyobraźni nie masz? No. No. Wow. To zobacz. Zobaczcie wszystko. Mamy piękne góry, lasy, budynki i chmury w postaci kowadła. Które? Te kowadła mówią nam o tym, że będzie burza. Naprawdę? Tak, i deszcz. No to takie, takie i mniej więcej takie, tak? Tym kowadłem. Wiem, ale...
to mówi o tym, że będzie burza. A tak naprawdę, tak? Tak, tak, tak. Ale niekoniecznie musi dojść do nas, bo może na przykład wiatr w inną stronę i jest... Zmieni się wiatr i on go na przykład rozgoni. Przegoni, rozumiem. Tak? Albo przesunie. Jak przesunie, to będzie burza. Wpływamy i po prawej stronie mamy fortyfikację. Czyli wysoką na kilka metrów. Raz, dwa, co by to nie brzmiało, fortyfikację. Tak. 6 metrów w górę, wysokie, forty, broniące ląd. Broniące przed tym najazdem. Dobrze schodzę, dobrze schodzę. Dobrze schodzę. Ej, ciekawe czemu? Ja też tego nie rozumiem. Ja też. Dzięki! Mogę ewentualnie zrobić inaczej. Daj jej otworzyć jej ostrygę, żeby otworzyła i zjadła. Ale jemu zrób to zdjęcie. Nie umiem. Już wiem jak. Jak? Nie potrafisz tego tłumaczyć, musisz sobie poradzić sam. Nie zrobić tego, bo ja tego też nie wiem zrobić. Nalać wina z 5-litrowego baniaka do szklanki. Powiem wam tak, jak będziecie mnie kontrować, to mogę spróbować. Jak będziecie mnie nakierowywać na banie, na szklankę, to gwintem, to mogę trzymać butelkę. Trzymać butelkę to każdy potrafi. Tak, tylko... Ja też potrafię trzymać butelkę. Znaczy nie chodzi o to. Chodzi po prostu o koordynację jednego z drugim. No, tak. Jako jedna osoba. Ja jestem w stanie to zrobić butelką dwulitrową. A dwu to też jestem. To właśnie. No to daj to spróbuję. Daj mi zakręconą, to ci pokażę. Dwulitrowa butelka po prostu ma też cieńszy wylot. Ale nie chodzi o to. Nie chodzi o to jak, tylko na ślepo trzymaj butelkę w jednej ręce kubek, w drugiej ręce butelkę i utrzymując ciężar butelki dwulitrowej nalewaj. Ale mówię ci, dwulitrowa butelka ma cieńszy wylot. No wiem. No. Ale z Nessie też się da. Bo na przykład te Nessie czy takie te rzeczy mają jakieś żarne. Tak. Ja się otwarcie tego nie potrafię zrobić. Jak chcesz to spróbuję nalać. Tylko nie wiem, gdzie jest szklanka, bo musiałem mieć szklankę w jednej ręce, albo ktoś musiał podstawić szklankę i... No szklanka jest tutaj, ale jak rozlejesz, to kupujesz, nie? Tu jest tyle sprzętu. No wiem. Dobra. Tu jest dużo Marcin, sprzętu. Co? Nie ryzykuj lepiej. Tu jest dużo sprzętu, tu są jakieś telefony, coś tam. Dlatego wiesz... Tu jest szklanka. Przytrzymasz mi szklankę? Przytrzymasz. Nad podłogą to zrobię. No proszę bardzo. Nie wiem, czy to spłynie, ale okej. Okay. Chodzi ja o to. Ja się wolałam usunąć. Tylko uwaga. Daj mi szklankę teraz. Proszę cię bardzo. Do ręki. Jest. Tylko kontruj tu. Dziękuję. Dobra, ja będę mówił po polsku. Leci, lejesz w ogóle ze szklanką. Właśnie. Teraz. Dlatego. No, poczekaj. Teraz w ogóle musisz przekręcić to. Dobra, no lej. Macie cytrynę? Halo. Słucham. Jeszcze? Się leje na zewnątrz, bo polało mi się po ręce. Dobra, i już wystarczy. Dobra.
wolność czuję, kurwa, wolność.